Cześć, witam Was w najnowszym odcinku najszybszej torówki XX wieku. Mamy naprawdę piękny i bardzo fajny, wesoły dzień. 7 kwietnia 2022, 18 stopni na plusie i to jest idealny dzień do tego, żeby odebrać motocykl z serwisu Speedbike, którym przez ostatni ponad tydzień moja R1-eczka przebywała w celu finalnego wystrojenia tych nieszczęsnych gaźników. Widzieliście w poprzednim odcinku, że było trochę z tym problemu. Przemek Badowski poinformował mnie, że moich gaźników się nie da wystroić, bo ktoś zabił dysze powietrzne w tych moich poprzednich gaźnikach. Udało mi się na szybko znaleźć jakieś używane gaźniki w stanie agonalnym. Przemek to wszystko doprowadził do stanu używalności, złożył, wystroił. Stroił to naprawdę długo na wielu konfiguracjach. Co w tym momencie mamy w silniku? Mamy 140 koni, dokładnie tam 139, czyli mamy 140 koni, przyjmijmy. I to, co bardzo chciałem, to 105 Nm. To jest bardzo ważna sprawa. I co najważniejsze, bardzo ładny, płynny, fajny, bez żadnych zawijasów, wykres momentu i mocy. I to jest najważniejsze. Ja Przemkowi powiedziałem, bo on się mnie zapytał, czego dokładnie ja oczekuję. Powiedziałem mu, słuchaj, nie chodzi mi o jakieś krańcowe 2, 3, 4 konie w górze, w jakimś tam piku. Chodzi mi o to, żebym ja mógł z jakąś tam, nie wiem, dozą bezpieczeństwa odwijać w każdym zakresie obrotów manetkę gazu na torze, w dużym złożeniu, bo to, o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi mi o ułagodnienie, wypłaszczenie tego wykresu momentu, żeby to było po prostu jasne, klarowne i przewidywalne pod ręką. Takie były gdzieś tam moje sugestie do Przemka i Przemek zrobił naprawdę dużo hamowań. Z tego co mówił, to chyba około 30 hamowań poszło na różnych konfiguracjach. I finalnie naprawdę ten wykres wygląda bardzo ładnie. I jesteśmy obecni na seryjnym airboxie, tak jak prosił Przemek. Jesteśmy na seryjnych wysokich lejkach. Jesteśmy na miksie bebechów w gaźniku, takich trochę, pewne elementy są z Dynojeta, pewne nie. Nie będę Wam do końca dokładnie mówił jakie, bo to jest też pewna gdzieś tam jakaś tam tajemnica fachu, co dokładnie jest tam nawsadzane. Natomiast co mamy? Mamy bardzo płynną pracę od 4000 obrotów. No tutaj Przemek powiedział jasno, wywalenie zaworu EXAP powoduje jednak, że te R1-ki lubią się przykrztusić w tym dolnym zakresie i poniżej 3000 obrotów nie ma co oczekiwać od nich ładnej pracy. I tak jest bardzo ładnie, bo ten wykres płynnie bardzo fajnie wstaje. Można przyjąć, że ten motocykl jest w stanie jechać od 3700 do 12000 obrotów w zasadzie na każdym biegu. Taka jest prawda. Więc teraz tak, przejdźmy może do moich wrażeń. Ja ten motocykl, nawet się jeszcze widzicie, nie rozebrałem z kombinezonu, bo podwiózł mnie mój tata do serwisu, odebrałem motocykl i od tamtego czasu, tutaj przez 2 godziny, no razem z jazdą po Warszawie i jeszcze poza Warszawą pojechałem, myślę, że zrobiłem w okolicach 100 km, takich rzetelnych jazd. Przedmuchałem ją na wszystkie możliwe sposoby, jak się tylko dało. I co mogę powiedzieć? Przede wszystkim, pasuje mi to. Podoba mi się to. Co mi się najbardziej podoba, to płynność i łagodność pracy. Zaryzykuję takie stwierdzenie. To jest w tym momencie bardzo cywilizowany, płynny, łagodny silnik. Potwierdzam, znaczy powtarzam. Łagodny. Słyszycie to? R1 pierwszej generacji łagodna. Nie wiem, czy tak powinno być seryjnie. Ja się nasłuchałem tych wszystkich opowieści, tych teorii o tym, jak to jest agresywne. I taki też motocykl miałem do tej pory, z agresywnym, nieprzewidywalnym silnikiem. W tym momencie Przemek wypłaszczył cały ten przebieg tego momentu i to jest wszystko naprawdę łagodne. Potestowałem też trochę na takich tych drogach serwisowych wokół ekspresówki podwarszawskiej. Tam są takie fajne serpentyny, można trochę po zakrętach pojeździć, pomijając stan moich opon i tak dalej. Ale naprawdę odwijałem dużo gazu z niskich, z średnich obrotów, z wysokich. Można odwijać gaz, to jest wszystko przewidywalne. Tak słychać pod ręką i czuć pod manetką, ile tej mocy dokładnie się w ten silnik w danym momencie nabija. To jest bardzo ważny parametr. Nie wiem, czy mnie rozumiecie w tym momencie dobrze. Po prostu jest to przewidywalne, płynne, harmonijne. Bardzo mi się to podoba. Czy motocykl jest szybszy? Tak, on jest finalnie szybszy, bo patrząc po tym, co tam się dzieje na prędkościomierzu, tak, ja myślę, że on jest szybszy. Natomiast
nie wyrywa to po prostu łap, nie wyrywa to kierownicy z rąk. Jest to łagodne, przyjemne, przewidywalne. W tym momencie można się w końcu skupić na najważniejszym parametrze, na jeździe, na zakrętach, na dohamowaniach. Na tym, żeby po prostu dany odcinek przejechać jak najszybciej, a nie na tym, żeby się tylko ogarnąć na siodełku w tym, kiedy ten silnik dostanie nagłego przyrostu momentu. Więc tutaj pod tym względem robota uważam, że została wykonana świetnie i jestem naprawdę mega zadowolony, że tutaj no, Przemek Badowski się moim motocyklem zajął, a zajął się naprawdę solidnie i tak z sercem. Było to czuć na każdym momencie. Informował mnie tutaj w trakcie tych swoich prac, co się udało, co mu się nie podoba, nad czym będzie jeszcze pracował, swoje jakieś takie obawy, sugestie. I teraz wam może powiem, no bo 140 koni, prawda? Ktoś powie, ej kolego, brakuje 10 koni do nominału. Więc teraz tak, pierwsza rzecz. Przemek powiedział, że tak naprawdę te R1 pierwszej generacji w zasadzie jednak 150 koni w serii raczej nigdy nie miał. On przynajmniej takiej u siebie, a schamował ich wiele przez te gdzieś tam jakieś lata swojej pracy. On nie widział takich mocy. On mówi, że to jest raczej w okolicach 144 koni, 143. Na silniku mówię, prawda? Bo w tym momencie mamy 125 koni na kole i 100 N na kole. A 139 koni na silniku i 105 N na silniku. Więc one nie mają tych 150 koni na silniku, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tutaj ponownie zmierzono kompresję. Ja wam mówiłem, że mam kompresję 15 barów. No, na innym to było urządzenie mierzone. Tutaj według przyrządów w serwisie Speedbike zmierzono mi na każdym garze kompresję 16 barów. Więc to jest w ogóle jakaś masakra. Dodatkowo mamy sytuację taką, że mamy po prostu no, takie ewidentne tutaj wtopy, jak chociażby ten porting, który sfazował te kanały dolotowe, tam się wszystko musi zawirowywać i kisić, więc jest to prawdopodobnie co najwyżej jak seria, albo nawet lekko gorzej niż seria w tym momencie, jeżeli chodzi o głowicę. Ona jest splanowana pewnie na maksa. Zastosowana jest jakaś pojedyncza azbestowa uszczelka, którą stosuje się do silników chłodzonych powietrzem, a nie wodą. To takie rzeczy od razu po prostu po zdjęciu zbiornika mi tu Przemek zawołał mi, ty w ogóle zobacz, co tu masz to za uszczelkę pod głowicą wsadzoną. To są rzeczy, którymi być może się w przyszłości zajmiemy, natomiast na ten sezon można powiedzieć, że to jest wszystko wystrojone. No i ta kompresja nie pozwala się tym tłokom przepychać w górnej części obrotów. I ja tu myślę, że to też Przemek też powiedział, że ta góra jest troszeczkę zabrana przez to, no przez to właśnie, że ta kompresja jest tak gigantyczna, całkowicie niepotrzebna. Po co to komu? Na co to komu potrzebne, słuchajcie? Natomiast rzeczywiście dzięki temu udało się Przemkowi wyprowadzić ten gładki, zajebisty dół. Dół obrotów jest tutaj bardzo fajny. Kolejna jeszcze rzecz, co wyszło w trakcie. Mówiłem wam, że oddaję motocykl mu na już zajechanym napędzie. On już jest tak zajechany, że już nawet na wykresach Przemek mówi, że widać, jak po prostu ten napęd jest dojechany do zera i już nawet mówił, żebym był ostrożny przy powrocie do domu. W tym momencie już wiem, że nowy napęd, o którym wam mówiłem, już przyszedł, przesyłka już przyszła, o tym wam powiem w przyszłym odcinku, bo napęd trzeba zmienić od razu, po prostu od razu, ani jednego dnia więcej na tym napędzie już nie wolno przejechać, bo to jest po prostu niebezpieczne. I myślę, że też tutaj w okolicach dwóch koni, a może nawet trzech, gdzieś tam po prostu zjadło, prawda, tym napędem, ale to nie ma znaczenia, bo przy tej charakterystyce ja wiem, że będę mógł pełną manetę odwijać po prostu na każdym zakręcie i to jest rewelacja. Natomiast to się jeszcze pojawiło i to w ogóle Przemek z tym walczył w trakcie hamowań. Rozsypało się całkowicie sprzęgło. Po prostu w tym momencie mamy coś takiego, że tu się pojawiły tak gigantyczne luzy, ono już nie wybiera, a za chwilę wybiera, za chwilę znowu nie wybiera. Tam coś się chyba już w ogóle nie wiem, przekosiło w osi na tym sprzęgle, w całym tym koszu czy coś. Już ciężko jest wybić w ogóle na luz, kiedy się stoi na jedynce na światłach. Jedzie się tym sprzęgłem dramatycznie. Także Przemek też mówił, że mu się to na zimnym silniku po prostu ślizgało. Więc no to jest wszystko do dupy i trzeba to koniecznie zmienić. Natomiast Przemek powiedział, żebym nie szukał jakichś dobrych zamienników, tylko żebym poszukał używanego, ale oryginalnego zestawu w dobrym stanie. Że to i tak będzie lepsze niż jakieś tam zamienniki, bo to jest po prostu lepsze rozwiązanie. Oryginał w dobrym stanie, z jakiegoś padniętego silnika po prostu trzeba znaleźć i wsadzić, ale to rzeczywiście, znaczy inaczej,
okej, no może na jakiś Radom, to bym tym jeszcze pojechał na takim sprzęgle, bo tam się po prostu nie zmienia biegów. No, jak już bije raz tą dwójkę, to będzie jechało. Ale po prostu się tym jedzie po mieście dramatycznie w tym momencie. Także mamy zajechany na maksa napęd, który wręcz przeszkadzał już w elementach strojenia silnika. I mamy sprzęgło, które musimy na gwałt zmienić, ale to jest i tak coś, co ja musiałem zrobić. Tylko myślałem, że jeszcze mi to przynajmniej 2-3 tygodnie wytrzyma, a nie wytrzymało już w ogóle. Więc no, tak to wygląda. Jestem bardzo zadowolony i myślę, że dzięki temu, tak jak powiedziałem w ogóle Przemkowi, te moje cele, takie ogólne, że chciałbym tą erydneczką zrobić 1,40 na Poznaniu, to on powiedział, słuchaj, jest to możliwe, bo w ogóle Przemek jechał dzisiaj. Przejechał się, też już po całej skończonej robocie, wsiadł i wysłał mi SMS-a o treści. Słuchaj, jedzie bardzo fajnie i przyjemnie. I to jest prawda, ona po prostu w tym momencie jedzie przyjemnie. Nie ma co się tu oszukiwać, że to jest jakiś, nie wiem, tam wulkan mocy, coś. Nie, tak nie jest, przecież to jest tylko, załóżmy, te 140 koni. Natomiast to jest w tym momencie łagodne 140 koni. To nie jest jakiś pajac po prostu nie do opanowania i o to mi chodziło. Mi nie chodziło o przyrost mocy, mi chodziło o wygładzenie całego przebiegu tej mocy. I za to jestem właśnie tutaj Przemkowi mega wdzięczny. Co więcej mogę wam powiedzieć? Cały czas jeszcze podczas tych jazd, tutaj dynamicznych dosyć, dało się odczuć, że ten Hebel, ta nowa pompa naprawdę dobrze pracuje. Zresztą też Przemkowi się podobała. Mówi, ty, kurde, to hamuje jak współczesne rydynki. No nie wiem, czy tak jest, ale zdanie rzeczywiście jego jest też ciekawe, więc fajna sprawa. I chyba tyle. Ja wam teraz w tej następnej części materiału pokażę cały ten wykres, żebyście sobie zobaczyli, krótko go omówię, żebyście widzieli dokładnie o czym mowa i skąd ta łagodność, skąd ten fajny przebieg. Natomiast chyba z tego miejsca to wszystko, co mam do powiedzenia o moich wrażeniach. Następny odcinek będzie o napędzie, o zestawie napędowym. Tymczasem zobaczcie sobie na wykres. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda to wszystko na wykresie. Wiadomo, że te wartości wyższe to jest na silniku, niższe to na kole. Tutaj ta niebieska linia to jest moment na silniku, czerwona linia to jest moc na silniku. No i co? No i to, co właśnie powoduje to, że teraz ten silnik jest tak przyjemny i łagodny i przewidywalny, to jest właśnie wypłaszczenie w tym miejscu. Wcześniej tutaj były takie górki, wzloty i upadki, co powodowało, że ten motocykl był po prostu nieprzewidywalny podczas przyspieszania na wyjściu z zakrętów. Teraz zobaczcie, jak ładnie, liniowo sobie moc wstaje, jak to wszystko jest przewidywalne. I co ważne, w górnej części obrotów, tutaj pomiędzy no przynajmniej już 9000 a 11200 mamy klarowną, stałą moc. Więc tutaj taki trzeci, czwarty, piąty bieg gdzieś tam na prostej będzie bardzo fajnie, pewnie po prostu to można się odpychać, bo ta moc rzeczywiście jest po prostu stała. Ona nagle też gdzieś tam nie ginie, nie zdycha ten silnik w górze. Także no, wykres bardzo ładny, więcej się w tej konfiguracji silnika z tego nie da wyciągnąć. To, czy będziemy w tym silniku dłubać w przyszłości, to się okaże. Póki co w sezon wchodzimy z takim wykresem, czyli pamiętajcie, 139 koni na silniku i 105 Nm. Z takimi wartościami będę tutaj po prostu stawał do walki w różnego rodzaju potyczkach na trackdayach lub na jakichś amatorskich wyścigach. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do następnego.